dosyć trudny jest dla mnie ten film. Ta wypowiedź. Bo przyznam się szczerze, że może zacznę od początku, bo tak jak w przedszkolu, od trzech magicznych słów, od trzech słów dziękuję, proszę i przepraszam. Na początek chciałbym Wam podziękować za to, że przez 20 lat tworzyliście z nami piękną historię, że przez 20 lat dawaliście nam odczuć i dajecie wciąż odczuć, że jesteśmy Wam potrzebni. Wielokrotnie powtarzaliśmy to, że bez Was nie byłoby nas, tej bliżej przedszkolnej rodziny na Kwiatowej. Dzięki tym 20-letnim, budowanym przez 20 lat relacjom jestem przekonany, że stworzyliśmy wspólnie i my, bliżej przedszkola, i Wy, ci, którzy byliście z nami razem z bliżej przedszkola, że stworzyliśmy piękne rzeczy. Ważne, dobre i potrzebne rzeczy. I chciałbym Was przeprosić, bo to, co za chwilę powiem, przez chwilę myślałem, że nie powiemy Wam o tym. Myśleliśmy, że sobie poradzimy sami. Że macie swoje troski, swoje problemy, bo macie. Oczywiście, że macie. Ale gdybym tego nie powiedział, to o czym za chwilę powiem, to byłoby to nie w porządku w stosunku do Was. Było dziękuję, było przepraszam, a teraz proszę. Kochani, potrzebujemy Waszej pomocy. Jesteśmy teraz w chwili dosyć trudnej. Mówię o takim wymiarze finansowym. Jesteśmy w dosyć trudnej chwili, bo podczas pandemii byliście cały czas z nami. Obroniliśmy się. Były trudne chwile, trudne momenty, ale ale wyszliśmy po pandemicznie, jeśli chodzi o wymiar finansowy, cało. Niestety minione miesiące, a zwłaszcza tak naprawdę zmagamy się z tym już od pół roku, zmagamy się z dosyć trudną sytuacją związaną z różnymi, że tak powiem, obszarami, które nas dotykają. Pierwsza rzecz to kwestia papieru. Papieru, na którym przecież opieramy swoje publikacje. Głównie opieramy swoje publikacje. Nie dość, że go nie ma, jest trudno dostępny, no to niestety z miesiąca na miesiąc jest coraz droższy. Dotarliśmy do takiej kwoty, jeśli chodzi o miesięcznik, o cenę za miesięcznika i za pakiet, że dalsze podwyżki nie mają sensu. I żeby ten papier, żeby ta cena miesięcznika się utrzymała, potrzebujemy mnóstwa prenumeratorów. I tu jest pierwsza prośba. Potrzebujemy więcej prenumeratorów, czyli takich osób, które przynajmniej na 3 miesiące zdeklarują się, zapłacą za prenumeratę, bo my, zamawiając ten papier, musimy za niego zapłacić. I im więcej tych prenumeratorów mamy, mamy gwarancję, że tą cenę utrzymamy, że ta cena nie będzie rosła. Im więcej prenumeratorów, to po prostu my jesteśmy w stanie tych przynajmniej 3-miesięcznych prenumeratorów, my jesteśmy w stanie ekonomicznie, płynnie funkcjonować. Dlatego poprosimy Was w treści posta, będą szczegóły, prosimy Was o to, żebyście, drodzy prenumeratorzy, i ci, którzy kupują na bieżąco, z miesiąca na miesiąc, prosimy Was o to, żebyście w najbliższym czasie, od zaraz, to jest naprawdę ważne, od zaraz, prosimy Was, wykupcie prenumeratę 3-miesięczną. Potrzebujemy naprawdę dużo tych prenumerat. Chcemy
płynnie przejść przez najbliższe miesiące. Musimy mieć jak największą ilość prenumerat, żeby cena wydruku jednego egzemplarza mieściła się w tych widełkach, które, na podstawie których kalkulujemy cenę miesięcznika. Nie możemy i nie chcemy podnosić cen za wydruk miesięcznika. Na dodatek tego, i to jest druga prośba, prosimy o wcześniejsze zaplanowanie roku szkolnego, roku przedszkolnego, jeśli chodzi o zakupy w sklepie. Potrzebujemy, abyście nam wyczyścili magazyny. Bo, no właśnie, cały czas jesteśmy w tym, na tym etapie, w którym brakuje nam cały czas pieniędzy. Przygotowaliśmy dla Was i prosimy Was o te zakupy nie w sierpniu i nie, czy nie we wrześniu, tak jak to zawsze było w poprzednich latach, ale chcielibyśmy prosić Was, abyście ten nowy rok szkolny, do tego nowego roku szkolnego, do tego nowego roku przedszkolnego mogli się przygotować w miarę możliwości już teraz. Jeśli ja wiem, że wielu z Was ma nasze publikacje, ale tu do Was ogromna prośba, żebyście polecili swoim koleżankom i swoim kolegom publikacje bliżej przedszkolne, żebyście polecili i poprosili ich o to w naszym imieniu, żeby zakupy w naszym sklepie zrobić teraz. Od zaraz. Potrzebujemy wsparcia finansowego. Przygotowaliśmy, i też będą tu szczegóły w treści posta, przygotowaliśmy dla Was tak naprawdę taką coroczną zresztą, ale na takim poziomie nigdy nie było, wyprzedaż. Wyprzedaż wszystkich publikacji, które mamy na magazynie. Niektóre ceny są obniżone nawet do 70%. Te ceny są naprawdę bardzo dobre. Zawsze były, podkreślaliście, że zawsze te ceny były dobre. Takie skrojone na nauczycielską kieszeń. Ktoś kiedyś określił, że to są, mamy pedagogiczny takt, jeśli chodzi o nauczycielskie portfele, kalkulując, proponując ceny naszych publikacji. Teraz są jeszcze niższe. Prosimy Was o zakup. Są jeszcze szkolenia. Zobaczcie, ile tych szkoleń mamy, jakie te szkolenia mamy, bo są to szkolenia warte Waszej uwagi. To dla nas trudna sytuacja, ale zdaję sobie też sprawę, że Wy też przecież zmagacie się ze swoimi nauczycielskimi pensjami, z trudnym domykaniem domowych budżetów. Przecież żyjemy na tej samej planecie. Kredyty hipoteczne, benzyna, inflacja i parę innych rzeczy, które, z którymi zmagamy się, biją nas wszystkich po kieszeni. Ale wierzymy, że nie dacie nam zginąć. Potrzebujemy Waszego wsparcia, naprawdę. Potrzebujemy Waszego wsparcia. Przygotujcie się odrobinę wcześniej, te 2 miesiące wcześniej, 3 miesiące wcześniej do nowego roku szkolnego. Ci z Was, drodzy bliżej przedszkolacy, drogie bliżej przedszkolaki, którzy macie już nasze publikacje, tak jak wcześniej powiedziałem, proszę, żebyście poprosili Waszych zmienników, koleżanki, kolegów, zwrócili uwagę na to, że mamy fajne publikacje, że mamy fajne publikacje w fajnych cenach. Moi drodzy, dziękuję, przepraszam i proszę. Te słowa, które każdy przedszkolak poznaje w przedszkolu, niech trafią do Waszych serc. Potrzebujemy Waszej pomocy. Już wiem, mówiłem to, ale jest to dla nas dosyć trudna sytuacja, która w której nigdy nie byliśmy. W której nigdy nie byliśmy. Zazwyczaj to my
pomagaliśmy. Zawsze chętnie pomagaliśmy. Dzisiaj to my potrzebujemy pomocy. Ktoś kiedyś powiedział, życzył nam ten ktoś w ramach wdzięczności, żeby ta pomoc do nas wróciła po stokroć powiększona. Nie ukrywam, że ta pomoc jest nam bardzo potrzebna. Wystarczy 1/100 z tych 100-kroć, ale jest potrzebna. Zróbcie zakupy w naszym sklepie. Zamówcie 3-miesięczną prenumeratę. Skorzystajcie ze szkoleń Akademii Edukacji. Pomożecie nam bardzo. Drogie bliżej przedszkolaki, bez was nie byłoby nas, bez was nie będzie nas, po prostu. Wszystkiego dobrego. Dziękuję za poświęcony czas na obejrzenie tego i wysłuchanie tego długiego filmu. Dzięki. Wszystkiego dobrego.